No dobra, to witam was w kolejnym odcineczku. W dzisiejszym głos będzie pierwsze odpalanie. Przepraszam was za scenerię, ale będę go odpalał tutaj w garażu. Mam troszeczkę tutaj nawalony tych różnych sprzętów. Dobra, sprawdzamy, czy jakiś olej jest. Wiadomo, jaki to jest olej na początku. Olej jest. Dajemy paliwko. Przepraszam, że jest to tak zgubierany, ale zimno, więc tak bym powiedział. Dobra, skręcamy paliwko. Kranik jest tu tylko z dwoma położeniami. Jest otwarty albo zamknięty, nie ma żadnej rezerwy. Przelać gaźnik. O, elegancko. Dajmy sanie, bo zapomniałem sanie dać. Nie wiem, jak ten gaźnik jest ustawiony, więc no musicie to zrozumieć, że teraz jest bardzo zimno. Dlatego też tak może chodzić. Zobaczmy, jak odpala. Pali ładnie, naprawdę pali ładnie. Dobra, ja go teraz zostawię. Niech sobie on ostygnie i wygrzeję go tak jeszcze ze dwa razy, ze trzy. I dopiero pojadę się przejechać. Standardowo, jak to w każdym motorku, nie? Co na
naprawiam, albo mam go nowego, więc ja go gaszę i... Zamykam paliwko na razie i zostawię go, żeby się wygrzał, znaczy żeby ostygnął, potem go odpalę jeszcze raz, wygrzeję go tak ze dwa razy, ze trzy i dopiero pojadę się nim przejechać. Niech se postoi, niech się ten, a my się zobaczymy, przy pierwszej jeździe się zobaczymy, więc do usłyszenia, do zobaczenia. W kole. No, albo się załatwięte jest, dlatego. Ale nie, byś miał mniej, to by cię tak nie rzucało, byś jechał po trochę gładkie, gładko bardziej. Korci mnie, żeby spróbować, ale tak... Jak testujemy, to testujemy. W kole. Za dużo powietrza w kole, rzuca jak nie wiem co. Co? Nie, mocy nie brakuje, tylko że nie może tego oddać w ziemię. Na razie mamy dużo powietrza w kole, bo nie ma trzymaka do opon. No i nie boimy się, żeby nam rachewce nie obróciło opony. Braciak to prawie na kapciu jedzie. Niestety ja wolniej jechałem, bo chciałem na trakcji, no i się nie udało. Uciekaj, uciekaj, bo on tu jedzie, jedzie, jedzie. No mniej, pewnie ma trochę, no. Nie no, tragedii nie ma, tak ci szczerze powiem. Na dwójce tu wydarłby. Tylko nie ma przyczepności. Strasznie się ślizga. No. Na trójce tak. No. A przydławiło go. No tylko ty na jakiej oponie jedziesz, chłopie? No ale tu mam tubisa jeszcze. No to mówię, no, na jakie oponie? Ty jedziesz prawie na kapciu, to wiesz o ile lepsza przyczepność? No, trzeba będzie potestować też możliwości tego motorku, bo nie wiadomo na jakim biegu co brać, wiesz. No. Jakie to jest przełożenie, bo to większe koła, to inaczej. Na moc troszkę. No to widziałeś, ja trzymałem gaz i on nagle w pewnym momencie sam. Wiem, przydławiło go, no. Ale kto wie jak tam gaźnik ustawiony i to wszystko, wiesz. Bo to chodzi, że może być pływak.
Może być pływak też coś bardziej podgięty i wtedy jak będziesz miał pod większym skosie, może przymykać, nie? Ale ten, właśnie jak wjeżdżałem, no, to tyle go na lewo wchodzi na obroty, a na prawo spada. Tak, no, to mówię ci, no, trzeba będzie to sprawdzić. Bo wiesz, na jednym boku to jest bardziej przechylony gaźnik, a drugim mniej, nie? Dobra, jedziemy gdzieś dalej. Może nie tutaj w tym lesie, tylko może przejedziemy gdzieś tam na wygoń, na drugą stronę, nie? No, bo tutaj dużo osób jeździ i wiesz, potem są problemy. Siedzenie mniej gąbki, ale nie jest wcale tragedia, no, tak ci powiem. Ręce czuję, nie dupę. Ręce czujesz? No. Dawno się nie jeździł. Chłopie, kiedy ja jeździłem? No ja przynajmniej tam trochę jeździłem na Lącinie, to wiesz. Ej, na Lącinie jeździłem, to wiesz, że ręce wyćwiczone. Ale było takiego laga, nie? Tutaj na trójce tak na podjazdach trochę brakuje, no, nie? Ale musimy go przetestować jeszcze, jak jest na szybkości, bo może on być przełożeniem na szybkość. Nie wiadomo, ile pojedzie to maksymalnie na tej czwórce. 41 zębów z tyłu. 41, no ale tyle to miało MRF na mniejszym kole, no to wiesz. Z przodu teoretycznie jest to odjęte na przedniej zębace, bo MRF miał 16, a tu jest 14, nie? No ale widzę, że pokażę, jakie masz rękawiczki racingowe, profesjonalne, pan MRF też. Ej, właściciel dorzuca do motoru racingowe rękawiczki. Jak chcecie, to a ty pokaż, jakie masz. Do Husqvarny to takie to. Ej, a skąd masz niebieską izolację? Co? Mam. Skąd? Moja. Jesteś go pewien? Tak. Co do przyczepności opony, no taka średnia. Tylko że no też jedziemy kurwa na wysokim ciśnieniu, no to. Też jest za ciepło. No. Jak opony zejdą, to trzeba będzie wsadzić przynajmniej do jednego pita C20 Mitasa, 90 koniecznie.
koniecznie tą szeroką taką, nie? Żeby to wyglądało jakoś i... albo 100. No i koniecznie trzymaki na przód i na tył. Będziemy tutaj aranżować po kolei, więc plany są. Nie uciekajcie, będziemy tuningować. No. No i doszliśmy do wniosku, że ten model porównujemy źle. Teoretycznie nie powinniśmy go porównywać do 140 RC, ale do 140 RC Biga, nie? No, większe koła, wydech jest podobny. No, RC Big jedynie ma te zwykłe klamki, nie? Tutaj zobaczymy, jak będzie przy wywrotkach, bo jest, rzeczywiście one są z innego materiału. Chyba już była. No, Pitbike Rider się wywalił, no ale miękko było, to jeszcze, nie? Jeszcze, ale nic się nie działo. No i wtedy jakby tak patrzeć cenowo, nie? To już jest przepaść. Powiem szczerze, ja na razie jestem zadowolony. Co do opon, co możemy powiedzieć na razie? No, szczepłości nie wiadomo jakiej nie ma. Bierzmy pod uwagę też tylko to, że jest teraz naprawdę, ale to naprawdę mokro. Jest lekko przymarznięta ziemia na wierzchu, ale pod spodem znowu jest błociaro. No i jeździmy na wysokim ciśnieniu. No bo no nie ma trzymaków, no nie ukrywajmy, no nie ma trzymaków w oponach. I trzeba na to uważać. Więc każdy, kto miał pita, miał dobrą oponę z tyłu założoną i nie miał trzymaka, będzie wiedział, o co nam chodzi. Że potrafi zerwać wentyl, nie? No u Pitbike Ridera no, jeździł chwileczkę na mniejszym ciśnieniu i widać, że lekko wentyl już jest przekrzywiony. No ja u siebie już dobiłem od razu, zawczasu. I tak samo przed wyjazdem, pierwszą jazdą tym motorem, jakby się ktoś już zdecydował, już by kupił, to przestrzegamy, żeby od razu ustawić łańcuch na trzy palce. Nie jeździć z łańcuchem ustawionym fabrycznie. Po prostu na końcu ślizgu, włączę sobie podgląd, może będę widział coś. Ja nie będę nic widział. Na końcu ślizga na trzy palce. Na trzy palce ustawiamy sobie tutaj łańcuch i będzie git. Seryjnie jest za mocno ustawione. Jakbyście chcieli coś mocniej pojeździć, poskakać albo po jakiś szybko zapieprzać po jakichś terenach, to może się tutaj coś wam uszkodzić. Coś musi puścić, tak wam szczerze powiem. Na to trzeba uważać. No, no i co więcej możemy powiedzieć przed pierwszą jazdą, pierwszym odpaleniem? Sprawdzić, czy jest olej w silniku. Teoretycznie będzie, ale sprawdzić dla wszelki wypadek. Co tam jeszcze? Powykręcać śrubki. No, wszystkie śrubki przepatrzeć. Dokładnie, wszystkie śrubeczki. Zobaczyć, czy jest dobrze dokręcona od półki śruby. No to jak w każdym motorze nowym, trzeba wszystko przelecieć po kolei te śrubeczki. My z Pitbike Riderem na razie nie ustawialiśmy w ogóle gaźnika, ani nie ustawialiśmy zaworów, w ogóle, nie? Jeździmy na seryjnych ustawieniach specjalnie, prosto z pudełka wyciągnięty motorek. U mnie występowało na początku tylko to przy pierwszym odpaleniu, no odpalił tak w miarę nawet, a przy drugim odpaleniu trochę ciężej odpalał na zimnym, nie? Ale według mnie jest to tylko kwestia tego, że jest naprawdę zimno, ja mam w garażu naprawdę zimno, no i wiadomo jaka pogoda, a jak gaźnik ustawiony, no nie wiem jak jest ustawiony gaźnik, więc na razie jeździmy na seryjnym, nie? Ale, no... Pitbike Rider nie miał problemów. Mam w garażu, w którym jest ciepło, więc... No, i mówiłeś, że odpalił za którym? Dzisiaj za pierwszym. No, dzisiaj, że za pierwszym mu odpalił. No, u mnie jest zimno w garażu tak, i trochę ciężej było. Za każdym razem za pierwszym razem odpalał. No, to jest różnica. No, to robimy czy... próbę teraz, bo już tak siedzimy tu. Elegancko. No, to co, jedziemy chyba gdzieś dalej, nie? Prawidłowo. Tylko też był trochę rozgrzany, no to wiesz. No, bez sania. Co tu jeszcze? No, z tyłu trzeba byłoby skarpetę zamontować, nie? Z tyłu trzeba byłoby skarpetę zamontować, no bo chlapie błotko po amortyzatorze. Stopkę przecież. Co? Stopkę masz. Ja z tym Fieron cały czas zapominam o tym. Zapominam. Jestem przyzwyczajony do modeli bez stopki. O, chlapie, u mnie jest mało, bo ja nie pałowałem tak jak Pitbike Rider. Pitbike Rider tutaj nam pokazywał style, różne jazdy na kolej, to wszystko. U niego trochę bardziej sklapane, widzicie, nie? No, jest trochę, ale co najważniejsze, pokaż plecy. Plecy praktycznie czyściutkie, a patrzcie na chlapacz. Kurde, nie wiem, czy tak pokażę wam, bo...
cały jest chlapany tutaj. No jest to. No i powiem, że wyłapuje. No w RC Big, no niestety wali po plecach, nie? I mi się wydaje, że tutaj tego ogona nawet nie ma sensu zakładać dodatkowo. Lecimy dalej, nie? No lecimy gdzieś dalej, jedziemy. To oczywiście jest teraz jazda, wszystko co pokazujemy to na spokojnie. No bo motorki na dotarciu, więc na razie nie katujemy. No. Przydławiło mi go. Nie wiem ile mam paliwa, bo mi przydławiło.
nie wierzę, od tych drgań jak jechałem dość ostro wypionowany, no wypionowany, ale wiesz, pod górkę, to tak mi właśnie odcinało co jakiś czas, nie? Nie wiem, czy to kwestia regulacji, czy... Ja teraz, jak wrzucałem na początku jak miedzi, no, wrzucałem z dwójki na trójkę, to było takie wiesz, lekkie, no jak to 140. No, no wiem, no. A teraz jak miałem z dwójki na trójkę, to... Ja myślałem, że jadę na dwójce, a patrzę, kurwa, trójka, nie? Trójka, nie? No i dociera się wszystko. Nie, no powiem ci, coraz lepiej, tak samo... Ale powiem ci, że od początku te biegi tak fajnie płynnie wchodzą i wszystko. Przy 140 mi tak, w tej mojej przynajmniej, jak miałem, to tak ciężko wchodziło na początku biegi. O dziwo, tak ci powiem. Sprawdzałem, wałek jest zwykły. Wałek jest zwykły w tym. Ale czuć, jakby miał więcej mocy niż normalna 140. To jest krótki rolder. Może tak być. On daje plus 2 konie. Tak. Ale nie, fajnie chodzi. No, w porównaniu do 170 to nie ma co porównywać, nie? No, ale powiem ci, że wygodnie się jedzie. Wygodnie się jedzie, taki dłuższy jest, tak, nie wiem, no, w porównaniu do mojego RCU miałem tam podwyższaną kierownicę i taka inna pozycja była przed, na tym motorku, nie? No, to się wyżej siedzi, bo nawet jak się zakręty, mam nawet zdjęcia, jak się no, tym 160 spadało, no, to pegi były dużo niżej. No, były niżej, no. I ten, i o ziemię haczyłeś cały czas. Tak, tak. A tutaj nawet jakiś korzeń albo coś, to nie zahaczysz, jeszcze ani razu się nie zdarzyło, żeby... Trochę mnie schlapało tu od przodu. Ja jestem, widzicie, z W ubierany cały. Pitbike Grinder, kurde, hardcore. No ja dopiero co byłem chory i nie chcę się tak rozbierać, nie? Żebym się wyzdrowiał na amen. Ale powiem, patrzcie, no. Ściągnę kamerkę. Dwa sprzęciki. Masz telefon? To sobie zrób na tego, na Instagrama. Robię, ale nie na grupę, bo mi ludzie zjedzą. Nie na grupę, bo ludzie zjedzą? No niestety. Upalane było. Jak widać. Tam swojego trochę bliżej. No, spoczko. Ty, zamienimy się potem na chwilę po komisji przyjechać? No nie ma problemu. Zamienimy się i zobaczymy, czy wiesz. Czy jest to samo, nie? Czy jest jakaś różnica? No oczywiście my nic nie regulowaliśmy, a nic na razie nie robiliśmy, no to sprawdzimy przynajmniej, żeby się potem nie pomylić. Ej, który jest mój? Nie, idzie po tej śrubce z przodu rozpoznać, nie? Jak na razie tylko. Ja mam inną śrubkę. No. Dobra, chwilka przerwy. No i dobra, siemanko, jesteśmy po krótkiej jeździe. Pojeździliśmy z Piotrkiem Gurgulem, Pitbike Riderem. No motorek widać jest już trochę brudny. No niestety efekt uboczny jazdy. Wyszło tutaj parę takich drobiazgów do niedociągnięć. Podsumowanie po pierwszej jeździe, jak to tutaj wygląda. Pierwsze co nie zauważyłem, będę musiał zrobić. U mnie u Pitbike Ridera ta śrubka od sprzęgła się popuściła. No niestety trzeba będzie na kleju do śrubu osadzić i wkręcić. Pitbike Rider tam zaliczył lekką jedną glebę, ale klamki wytrzymały. Na razie nic się nie połamało. Co następne? Śrubka się odkręciła tutaj na dole od, jak widzicie, od ślizgu się tutaj na dole odkręciła śrubka, ale zapomniałem ją w ogóle sprawdzić, więc to raczej moja wina. Trzeba będzie gaźnik przeregulować, bo jak się jedzie jakiś większy podjazd albo na kole coś tam się próbuje i się pogazuje trochę więcej, no to tak przydławia motor, brakuje mu o. Czyli to tam trzeba będzie pobawić raczej regulacją pływaka. Tak mi się wydaje przynajmniej. To będę sprawdzał, będę to regulował, to zobaczycie to na odcinkach na pewno. Ale obstawiam, że to raczej regulacja pływaka, bo to jest u mnie u Pitbike Ridera jest prawie, że to samo. Tak jak się jedzie jakiś ostrzejszy podjazd i się przygazuje i poczepie trochę na dziurach, no to to przydławia troszeczkę motorek. Dobra. Co więcej? Poza tym, no naprawdę wygodnie się jeździ. Siedzisko jest wygodne. Nie narzekam. Dupa nie boli. No ale trzeba będzie tutaj zadbać i zabezpieczyć sobie tylny amortyzator, bo ładnie po nim chlapie. No niestety, nie ukrywajmy, chlapie po nim. Ewentualnie trzeba coś tutaj będzie zrobić. Może znajdę, nie wiem, jak mi się uda.
i znajdę ten, bo gdzieś leżało mi, tylko nie wiem gdzie to jest, ten chlapacz cały, co jest tutaj do tyłu od MRF-a. Zobaczymy, czy pasuje, czy nie pasuje, czy uda się go tutaj wcisnąć, to zobaczycie razem ze mną. I jakąś skarpetę można byłoby tu założyć. Tu jest taki plus w porównaniu do MRF-a, że jest bardzo dużo miejsca, nie trzeba nic kombinować, nie powinno nam tutaj przepalać skarpety. Skarpety nam powinno tutaj nie przepalać. Dodatkowo też polecam założyć skarpety z przodu, też żeby mieć święty spokój z przednim zawieszeniem. Czy żeby tam się nam nie wylały lagi z przodu. To jak w RC-ku, to tak samo tu. Co więcej, Speed Bike Riderem zauważyliśmy, że no, przednie lagi w porównaniu do modeli MRF z nieregulowanym zawieszeniem, lagi są o wiele twardsze. W sensie twardsze są po prostu, nie? Nie dobija tak, ale za to no, po takich większych dziurach, jak się jedzie, troszeczkę bije po rękach, nie? Speed Bike Rider mówił, że może w przyszłości pojeździ jeszcze trochę, zobaczymy jak się zrobi cieplej, bo teraz jest zimno, no i ten olej jest gęściejszy tam w lagach, nie? Jak się zrobi cieplej, zobaczymy jak to będzie się sprawować, czy dalej będzie takie twarde, czy nie, ewentualnie wymienimy olej na rzadszy w jednych lagach i zobaczymy jak to się będzie tutaj sprawować. W porównaniu jeden z drugim, bo zmieniliśmy się motorami, zamieniliśmy się speedbike'ami, ja speedbike riderem, no jest jeden pieron, nie? Nie ma żadnych tam odczuć, że coś jest inaczej pracuje, że coś jest, że po prostu inaczej pracuje. Jedynie co między jednym a drugim modelem, to był hamulec na tylne koło. U mnie bierze trochę wyżej, u speedbike ridera trzeba troszeczkę mocniej nacisnąć, żeby hamował tył. Nie, że nie hamuje, tylko po prostu, że trzeba trochę mocniej nacisnąć. Tyle. A poza tym no, fajnie pali, jak się rozgrzeje, to tam chodzi nawet to fajnie. Na zimnym trochę ciężko pali, ale to mi się wydaje, że jest kwestia regulacji. Wszystkie regulacje, jakie tutaj będę przeprowadzał, to raczej to wszystko przeprowadzę dopiero po okresie docierania. Jak jest okres docierania, to mi się wydaje, że na początku będzie tak troszeczkę kitowo chodzić, dopóki się to wszystko nie dotrze, więc nie ma co. No, wygodna jest pozycja za kierownicą, tak wam powiem, jak na pitbike'a. Na stojąco no, troszeczkę brakuje, ale to wiadomo, że na stojąco troszeczkę brakuje. Co tu jest jeszcze plusem? Też zauważyłem. Pamiętacie moje chlapacze, co dokładałem? W tym akurat powiem wam, że jest dłuższy chlapacz w tych plastikach. Mimo, że są koła większe, powiem wam, że nie chlapie po plecach to błoto. Więc to jest naprawdę bardzo duży plus. Pewnie to widzieliście na filmiku, jak mówiliśmy o tym speedbike riderem. No na przykładzie speedbike ridera, jak mówiłem, nie? No plecy nie miały schlapane. Tak. No. No i tyle no. Tyle. Coś więcej będzie nam wychodzić, coś więcej zauważymy. Będziemy to mówić w kolejnych filmikach, w kolejnych odcinkach. Jak będzie z tymi klockami z tyłu, to po paru jazdach zobaczymy, nie? Oponki jak na razie, no to tylko włoski zeszły. No jeździliśmy na wysokim ciśnieniu, więc troszeczkę na błotkach jest problem. Bo rzuca strasznie, no ale poza tym do czego się doczepić, o tak wam powiem. Prawdopodobnie w najbliższym czasie zamówimy trzymaki do opon i spuścimy ciśnienie, żeby dało się tym jakieś podjazdy robić. No. A 140 to mocą nie powala, nie wiadomo jaką ta pojemność, no ale zobaczymy. Zobaczymy co w przyszłości wymyślę. Bo wierzcie mi, będziemy to tunigować, będziemy to ulepszać, będziemy kombinować. Jak dotrzemy sprzęta, no to wyjeżdżę tutaj cały bak na spokojnie. No to będziemy regulować zawory jeszcze i sprawdzać wszystko, ustawiać to tak jak ma być. Wtedy ustawimy to tak jak ma być. Dobra, to ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że się wam filmik podobał.
mile widziana łapeczka w górę, jakiś komentarz dla statystyk. Chcecie coś wiedzieć więcej, piszcie na dole w komentarzu. Właściciel marki może też bije pod filmik i wam wyodpowiada na wasze pytania, więc śmiało zadawajcie. Ja się z wami żegnam. Na razie, jak na chwilę obecną, jestem zadowolony. Zobaczymy, jak to będzie po... co będzie nam wychodziło w miarę upływu motogodzin, czy coś się będzie psuć, czy się nie będzie psuć, jak będziemy się wbijać tym na większy teren, co się będzie działo, to zobaczycie na pewno na tym kanale u mnie lub niebawem u Pit Bike Ridera, bo kamerkę kupił, już niebawem też zacznie coś nagrywać, wrzucać jakieś filmiki, więc do niego też serdecznie zapraszam. Link do kanału jego też na dole w opisie pod filmem. To do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej!